szykuje się najważniejszy dzień w moim życiu, czyli mój ślub. Wypadałoby ładnie się prezentować na własnym weselu, mieć ładne wspomnienia, piękne zdjęcia. Jest mnóstwo hejtów, o których nawet nie zdajecie sobie sprawy. Wasze dzieci osobiście wam nie powiedzą tego, że mamo schudni, bo moja koleżanka źle o tobie mówi. Po prostu coś z tym zróbcie. I nasze bohaterki z pewnością coś z tym robią. Aleksandra Kostka, dzień dobry. Dzisiaj w naszym odcinku pytanie na śniadanie metamorfozy. Nie tylko mój scenariusz w ręku, ale specjalne rekwizyty. Takie zwiotczałe mango i skórka pomarańczowa. Nie bez przyczyny. To oczywiście są rekwizyty, które mówią, że dzisiaj poruszymy temat problemów skórnych podczas odchudzania. Ze mną jest Ilona Siwek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani kosmetolog, która dzisiaj powie właśnie pierwsze moje pytanie. Czy celulit, czy celulitis? Zależy, o czym chcemy rozmawiać. My chcemy rozmawiać o tych naszych problemach, czyli nierównej, pomarańczowej skórce. To jest celulit. Natomiast celulitis jest to po prostu już stan zapalny, choroba. I z celulitem boryka się Natalia, a Ania też ma swoje problemy skórne. Zaglądamy do naszych bohaterek. Natalia, która mieszka w Londynie, walczy nie tylko z otyłością, ale też z problemami skórnymi. Oprócz tego, że chcę zgubić zbędne kilogramy, bardzo mi zależy, żeby poprawić jakość napięcie swojej skóry, żeby ten celulit zredukować. Celulit to jest taka skórka pomarańczowa na naszym ciele. Właściwie generalnie mogę powiedzieć, że większość kobiet ma ten problem. Większość z nas się też do tego problemu nie przyznaje. Natalia próbowała samodzielnie walczyć z celulitem. Używałam kremów, peelingów, owijałam się folią w domu na noce. Domowe metody nie przyniosły jednak spodziewanych efektów. Dlatego teraz Natalia korzysta z pomocy profesjonalistów. Zależy nam na ujędrnianiu skóry naszych klientek, dlatego też wiele naszych urządzeń jest wzmocnionych przez lampy kolagenowe i podczerwień, dzięki czemu skóra kobiet staje się jędrniejsza, kolagen się odbudowuje i redukujemy celulit. Ania, która odchudza się w ostrudzie przy okazji swojej metamorfozy, też postanowiła zawalczyć o lepszy wygląd skóry. Po dwóch ciążach, po jednej i po drugiej są to rozstępy, więc ona już nie była taka elastyczna, jak być powinna. Widzę różnicę mojej skóry w wieku lat 20 kilku i w wieku lat 30 i przed 40 i to co 5 lat widać naprawdę gołym okiem, jak ta skóra traci jędrność. W porozumieniu z mentorką Ania stawia na zabiegi, dzięki którym proces odchudzania nie spowoduje, że skóra jeszcze bardziej straci na elastyczności. Wiele pań najpierw zaczyna drogę z chudnięciem, stosują dietę, szybko tracą masę ciała, natomiast tracą też jędrność skóry. My rekomendujemy, aby zapobiegać złym efektom i proponujemy od razu włączyć nasze zabiegi, które będą pomagały zarówno schudnąć, jak i ujędrnić skórę. Posiadamy zabieg endermologii ciała, który doskonale oddziaływuje zarówno na utratę obwodów, jak i na jędrność ciała i zagęszczenie skóry. Ania z ostrudy porusza bardzo ważny temat jędrności. Mówimy o naszym mango, które jest takie bardzo zwiotczałe. Dlaczego skóra wiotczeje? W momencie, kiedy ukończymy 26 rok życia, produkcja kolagenu zwalnia w naszym organizmie, czyli co roku ubywa nam go 1%. W przypadku kobiet mamy jeszcze menopauzę, tracimy go wtedy około 35%, a gdy mamy 60 lat, jego produkcja zostaje zatrzymana całkowicie. No i teraz, dlaczego ten kolagen jest tak ważny? Kiedy skóra jest młoda, kolagen jest uporządkowany, tych włókien kolagenowych, elastynowych i kwasu hialuronowego jest dużo. Przy skórze dojrzałej robi nam się po prostu już bałagan. No i to jest właśnie ta różnica. A te włókienka kolagenowe mają naprawdę ogromną moc. Takie jedno włókienko o grubości 1 mm utrzymuje obciążenie 10 kg. Dlatego to rusztowanie naszej twarzy tak po prostu ładnie się trzyma. On się ładnie trzyma, ale w momencie, kiedy gubimy kilogramy, no to zaczyna też nam skóra wiotczeć. Co wtedy robić? Dokładnie. Tracimy tą jędrność skóry. Warto jest dbać o nią już w domu, czyli dobrać sobie odpowiednie preparaty. Stosować zawsze ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ musimy pamiętać, że słońce nie tylko uszkadza naszą skórę, kiedy czujemy jego promienie i jest upalnie na plaży, ale również wtedy, kiedy nie widzimy promieni słonecznych, jesteśmy za szybą, jest zachmurzone niebo, to promieniowanie UVA po prostu sieje
jest spustoszenie w naszej skórze. Czyli też musimy dbać o tą skórę i też musimy się kremować. Tak, ale mimo takich domowych zabiegów, czyli tak jak mówi, odpowiednio dobrane preparaty, które będą nam pobudzały jędrność tej skóry, fajnie, kiedy dobierzemy sobie taki krem na dzień, żeby zawierał on i filtry ochronne, ale też sam kolagen, tak żeby uzupełniał nam te ubytki w naszej skórze. Nie ominiemy na pewno też nowoczesnych technologii kosmetologicznych, takie jak na przykład fale RF czy HIFU, które typowo będą pobudzały nam produkcję kolagenu w skórze. To, co było wspomniane też na filmie, lampy kolagenowe, to samo działanie. Po prostu musimy się wspierać wszystkim, czym możemy. No to przejdźmy teraz do celulitu, no bo Natalia z Londynu owijała się folią. Czy to dobry patent na celulit? Tak, brzmi to śmiesznie, ale jest to naprawdę dobra, sprawdzona metoda, tylko musimy mieć odpowiedni kosmetyk, ponieważ owinięcie się samą folią za wiele nam nie da. Nałożony dobry preparat o działaniu takim ujędrniającym, takim, który będzie atakował komórki tłuszczowe, będzie ujędrniał skórę, na przykład, który ma w składzie wyciąg z wodorostów. I jeśli nałożymy taki preparat, owiniemy się tą folią, to wtedy wykorzystujemy dwa zjawiska, termogeneza i okluzja. Okluzja, czyli mamy na skórze film w postaci właśnie tej folii, także preparaty aktywne z naszego kosmetyku bardzo głęboko nam penetrują skórę, a z drugiej strony mamy blokadę, że nie odparowuje nam woda. A zjawisko termogenezy, czyli po prostu nam pod tą folią wszystko się podgrzewa, otwierają się pory i to po prostu naprawdę daje świetne efekty, a połączone dodatkowo z jakimś zabiegiem, jak na przykład masaż na roll shaper czy limfodrenaż, po prostu rewelacja. Mam nadzieję, że Natalia nas słuchała i że oczywiście weźmie sobie to do serca. Ale teraz przejdźmy do błędów. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania, które mogą nam powodować właśnie różnego rodzaju problemy skórne? Właśnie zapominamy o tym, że trzeba dbać o skórę. Czyli tutaj się odchudzamy, tak, mamy jakąś dobraną dietę, ale o tej skórze... Kilogramy lecą w dół? Tak, a skóra zaczyna nam wisieć. Dlatego warto mieć dobrany w domu preparat, który będzie nam pracował nad tą skórą. Warto wspomagać skórę w gabinetach, żeby pobudzać jej odbudowę. Oczywiście cały czas dieta, picie wody, ochrona przeciwsłoneczna, to o czym już dzisiaj też mówiłam. O, dużo informacji dostaliśmy w tej chwili, proszę Państwa, ale jeszcze ważną informacją jest to, że podczas odchudzania musi być wsparcie. Czy to będą bliscy, czy to będą rodzice, czy to będzie narzeczony. To jest bardzo ważny element podczas odchudzania. Zajrzyjmy do naszych bohaterek. U Karoliny przeszkodą w walce o nową sylwetkę jest choroba osłabiająca stawy, z którą się zmaga. Jest czasem tak, że na przykład bolą mnie kolana. Wtedy mówię tutaj, że słuchajcie, nie dam rady. Wtedy zamieniamy ćwiczenia na coś innego. W trudnych chwilach ma oparcie w rodzinie. Mieszkam z rodzicami. Mama choruje na tą samą chorobę co ja i jeździ na wózku. Tata natomiast miał wypadek na kopalni ponad 10 lat temu i nie może pracować, oboje są na rentach. Rodzice mnie wspierają, stwierdzili, że musi też być czas dla mnie. Są gorsze momenty, ale wtedy motywujemy ją, żeby jednak się zabrała za siebie, żeby jednak poszła na te ćwiczenia, żeby ją ciągnąć od podjadania, od takich innych rzeczy. Moje dziecko ma słomiany zapał. Tak mówiąc szczerze, i chciałabym, żeby pierwszy raz do końca naprawdę poświęciła się temu, co sobie zaplanowała. Czy tak będzie? Przekonamy się, śledząc dalsze losy Karoliny. Justyna z Warszawy od rozpoczęcia przygody z odchudzaniem podejrzewała, że może mieć problem z wytrwaniem w diecie. A jednak na razie dzielnie walczy z pokusami, w dużej mierze dzięki wsparciu bliskich. Takim dobrym duszkiem jest mój narzeczony, który mi gotuje. Jakieś takie chude mięsko, a to sałatka, a to kurczaczek z warzywami i z ryżykiem, a nie jakieś frytki. Artur pomaga nie tylko w kuchni, lecz również gdy Justynie brakuje motywacji do ćwiczeń. Czasami w weekendy, jak się zdarzy tak, że jest w domu, za oknem jest szaro, pochmurno, nie chce się tego robić, zawsze mówię, że słuchaj, no zrobiłaś już tyle tej pracy, że no musisz iść, trzeba iść dalej, a nie zatrzymywać się w miejscu. Artur przychodzi i mówi, poprawi ci się humor, będziesz miał endorfinki i będzie lepiej. Jak wraca z zajęć i słyszy ode mnie, że super, widać te efekty, jest cała szczęśliwa, zwłaszcza ostatnio, gdy nie widzieliśmy się prawie miesiąc czasu. Gdy ją zobaczyłem, to naprawdę było wow. Nie ma co odpuszczać i trzeba iść dalej, żeby osiągnąć swój cel.
Karolina i Justyna mają wsparcie wśród swoich bliskich, a my, drogie panie, mamy wsparcie od naszych ekspertów, którzy co czwartek przychodzą do nas i przekazują nam garść bardzo ważnych informacji. Pani Ilono, dziękuję za dziś. Dziękuję za informacje dotyczące skóry, a my już za tydzień poruszymy kolejne bardzo ważne aspekty, które dotyczą odchudzania. Do zobaczenia za tydzień.